szpaler zawodników Śląska dla zawodników Legii, którzy odbierać będą za chwilę srebrne medale. Świetne podziękowanie. Jako pierwszy Łukasz Koszarek. Tak jest, a więc oklaski od Śląska. Łukasz Koszarek, Grzegorz Kamiński, Jakub Sadowski i ich koledzy będą odbierać tutaj srebrne medale i puchar wręczają Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energia Grupa Orlen, Mikołaj Matsumo, dyrektor marketingu Suzuki Motor Poland, Radosław Piesiewicz, prezes zarządu Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki, Grzegorz Bachański, wiceprezes zarządu Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki. Legia Warszawa, uhonorowani zostaną zawodnicy Łukasz Koszarek, Jakub Sadowski, Robert Johnson, Szymon Kołakowski, Muhammad Ali Abdurrahman, Jurek Kifitz, Raymond Kowels, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński, Adam Kemp, Dariusz Wyka. No mam nadzieję, że i dla Grzegorza Kulki się znajdzie medal, chociaż dzisiaj przeszedł operację, jak mówił Łukasz Koszarek. Życzymy mu zdrowia. Oprócz tego trenerzy Wojciech Kamiński, Robert Kabelski, Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik, członkowie sztabu Jakub Nowosad, Adam Blechman, Tomasz Gniedziuk, Marcin Gacoń i Marcin Wodziachowski, prezes Jarosław Jankowski, prezes Rady Nadzorczej i członek zarządu Łukasz Cekuła, prezesem klubu Robert Kabelski, który też pomaga tam na ławce rezerwowych. To jest Legia Warszawa i powiedzmy też naprawdę wielkie brawa dla tego zespołu. Pokonał dwóch z faworytów w wcześniejszych rundach, Anwil Włocławek i Stal Ostrów, ostatnich mistrzów Polski wyłonionych w playoffie. Jest na podium po wielu latach, po 53 lat. Oj tak, wielkie gratulacje również dla Wojtka Kamińskiego, dla całej Legii, dla wszystkich zawodników. Kto by pomyślał, kto by się spodziewał, szósty zespół po rundzie zasadniczej odprawieni z kwitkiem po 3-0 i zespół mistrza Polski Stal Ostrów i Anwil Włocławek i no dopiero tutaj okazało się, że poobijany zespół, prawda, też po trudnych, ciężkich miesiącach spędzonych na europejskich parkietach, dzisiaj bez Skificza, bez Grzegorza Kulki, z poobijanym Kempem. O, święcą wielki sukces. Brawo, panowie. No i zobaczymy. Idzie puchar w górę za srebrny medal, za mistrzostwo Polski, prezes Radosław Piesiewicz i Łukasz Koszarek, dyrektor reprezentacji, kapitan Legii wieloletni Kadrowicz. No i zobaczymy, co dalej, bo on może zdecydować o zakończeniu kariery albo zagrać jeszcze jeden sezon, jak kontrakt przewiduje w Legii. Czy tak będzie, zobaczymy. Nie ma wielkiej radości, ale myślę, że oni będą zadowoleni bardzo. Jest szansa, że Legia zagra w Lidze Mistrzów, bo to miejsce w tabeli im daje taką możliwość. A więc być może zobaczymy ich na jeszcze większej scenie, bo no bo legioniści w pucharach ostatnio czuli się świetnie. Wojciech Kamiński po raz drugi.